drugimi bronami, Krzysiek Czechak. Które pracują przy tym rajdzie policji pogotowi Straży Pożarnej OSP. Także podziękowania dla Krzysztofa Czechaka. Jeżeli było wam mało, charytatywnej. Myślę, że wszystkie osoby, które zasiadły na prawym modelu, samochodowych i nie tylko. I zobaczymy, jak poradzi sobie Krzysztof Rogowski. W odpowiedni sposób, to te samochody są bardzo ważne.
takie osiągi, a to jest również zachodni. Auto jedne z najciszych w stawce, ale potencjał na rondo może być wysoki. Takie walka serii 3, bo E30 zadebiutował i nie jest zadebiutował sukcesem, bo jeżeli 1990 ale ten samochód na pewno nie jest cichy również, a jak będzie na rondzie. Przejazdy z naszymi gośćmi, z gwiazdami pierwszego rundy Andrzeja Zaradzurek, ustawiali się nieopodal. Proszę Łukaszewski na pokładzie na tym rondzie. Cichutki ten samochód. Słyszałem Państwa, że cichutki ten samochód. Proszę Państwa, że jeszcze tutaj wrócą. No i to było sprawdzenie tych opon przed przyczepą na tymże rondzie. I oczywiście rodzinna drużyna, jak wskazuje nas nazwisko. Kolejna rodzina. Sygnalizacja w tej klasie, to znaczy, będzie przejazd przez rondo. Prowadzący się samochód. Będziemy również
Witajcie Mateusza, Adriana i Jakuba Kurthalsa, aktualnych liderów klasyfikacji generalnej RPZ właśnie. Naszym kraju, którzy podpisują się tutaj fantastycznym jazdą, zobaczymy, co liderzy Kurthalsa robią na tym rondzie. Że wiele części w zasadzie nie ogranicza. Są szczęśliwi. Dopasowali się tak dobrze, że od 2015 roku są małżeństwo, więc rekomendują. Finałowym odcinku z zasadami pierwszym kolejnym. Chcieli pokazać się za chwilę przez stronę, kiedy rozmawialiśmy z zawodnikami. Mieliśmy sobie wrażenie, po pierwsze, po drugie, na tym mówi, że jest, proszę Państwa, bardzo, ale to bardzo normalna. Wcięto ten tył, nie, nawet więcej, 9 lat temu, proszę Państwa, to spory kawałek czasu, piękny kawałek historii w pięknym samochodzie. Był bardzo nerwowy, bardzo mocno podtrzymywał. Nie mógł sobie znaleźć, proszę Państwa, nie mógł znaleźć odpowiedzi i rozwiązania tego problemu. Kombinowani i w pewnym momencie nawet z kierownictwa jako takim jadowitym pojeździe. To są naprawdę smutne. W covidowej historii widzimy, że również agresywny ten samochód. Ciekawe pokonanie tego ronda. Widzimy, że dzieje się tutaj.